że przebywał w Polsce blisko rok, w latach 1964-1965. Pracował w ataszacie wojskowym, podróżował troszkę po Polsce, był w Białymstoku, był w Olsztynie, tam interesował się obiektami wojskowymi. Przyjeżdża do Polski w 1964 roku. Chyba dwa lata wcześniej mamy pierwszą ekranizację Jamesa Bonda w kinach. Wtedy chyba jest Goldfinger, prawda? W kinach. No może taka zabawa z polskimi, z polskim wywiadem, kontrwywiadem, a może miał poczucie humoru.